Od 3 lat powiat ostrucki ma podpisaną umowę partnerską z rejonem wileńskim na Litwie. Dzięki niej już po raz drugi zorganizowano forum gospodarcze dla przedsiębiorców z powiatu ostruckiego i sąsiednich państw. Debata ludzi biznesu odbyła się 18 maja. Służy to temu, żeby w tej części Europy, w tej części województwa warmińsko-mazurskiego dać szansę przedsiębiorcom. Bo dzisiaj to forum de facto służy nawiązaniu kontaktów między przedsiębiorcami, bo dzisiaj tu nie ma wielkich władz samorządowych, władz, one tylko stoją jakby z boku. Dzisiaj są tu przedsiębiorcy. Przyjeżdża ich bardzo dużo, przyjeżdża ich dużo z Litwy, jest część z Rosji, część z Ukrainy. I są nasi przedsiębiorcy z powiatu ostruckiego. Na terenie powiatu ostruckiego funkcjonują przedsiębiorstwa z różnych branż specjalizujące się w kilku gałęziach gospodarki. W Ostrudzie i okolicach mamy zakłady mięsne, mleczarskie, spożywcze czy firmy specjalizujące się w przemyśle drzewnym. W drugim forum gospodarczym udział brał Mirosław Mostowy, który od wielu lat zarządza zakładem stolarskim. Dzisiejsze forum jest szansą na nawiązanie współpracy gospodarczej z firmami z państw tutaj ze ściany wschodniej, czyli z naszymi sąsiadami najbliższymi, z Rosjanami, czy z Litwinami, czy też z Ukraińcami. Takie forum odbyło się już w zeszłym roku. Efektów może tej współpracy, efekty nie były najlepsze, ale to jest dopiero początek. Trzeba rozmawiać, trzeba zacząć po prostu spotykać się. Na pewno coś z tego wyniknie. W dobie kryzysu ekonomicznego ciężko jest utrzymać swoje firmy w dobrej kondycji finansowej, a co dopiero myśleć o ich rozwoju i zatrudnieniu większej ilości pracowników. Kryzys dopadł chyba już wszystkich. No, ja prowadzę firmę, która świadczy usługi dla ludności. Wiadomo, jeżeli ludność nie ma pieniędzy, to ja ich nie będę miał, po prostu nie będzie, będzie dużo mniej zleceń. Także no, jest on odczuwalny. No, kiedy będzie koniec tego kryzysu, tego no, nie wiemy. Pozostaje tylko liczyć, że przedsiębiorcy z powiatu ostruckiego ten kryzys przetrwają, a dzięki forum gospodarczemu, które się odbyło, nawiążą nowe kontakty i umowy, dzięki czemu właściciele firm będą zatrudniać nowe osoby do pracy, a tych, którzy jej poszukują, w powiecie ostruckim jest bardzo wiele.